Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na trzecim, kolejnym spotkaniu z kandydatami na radnych Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Tym razem gościmy na największym bocheńskim osiedlu, osiedlu Niepodległości, a gospodarzami są kandydaci z okręgu numer 2. Może przedstawię ich na początek. Pani Marta Babicz, pani Alicja Śliwa, pani Krystyna Śliwa oraz towarzyszący im panowie pan Jan Balicki i pan Kazimierz Wróbel. Proszę Państwa, przyjmujemy tą samą konwencję co poprzednim razem. Po prostu oddamy głos Państwu kandydatom, niech przedstawią elementy swoich programów. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jesteśmy w zasadzie w centrum tego naszego okręgu, który obejmuje bardzo rozległy teren, ograniczony od południa, praktycznie rzecz biorąc, ulicą Pagórek, natomiast od strony wschodniej ulicą Samlickiego aż do północnych tutaj krańców, obejmując największe osiedla, czyli osiedla Niepodległości, osiedla Jana. Szanowni Państwo, nim podzielimy się z Państwem propozycjami tego, co uznajemy za niezwykle ważne dla mieszkańców tego obszaru podczas kolejnych lat i działalności kolejnej Rady Gminy Miasta Bochnia, chciałbym tylko na jedną rzecz Państwu zwrócić uwagę, że tak się składa, że w tym gronie jesteśmy 4 osoby osobami radnymi i właściwie dzisiaj moglibyśmy się wyspowiadać z deklaracji, które złożyliśmy 4 lata temu. Wystarczy tylko, że wspomnę o termoizolowanych obiektach przedszkola numer 1, szkoły podstawowej numer 7, wyremontowanych boiskach, orlikach, ukończonej drodze KN2, wykonanym częściowo już parkingu w północnej części osiedla Niepodległości. To są wszystko zadania, które w ulotce z poprzedniej kadencji zostały przez nas wprowadzone. Jak Państwo widzicie, jesteśmy słowni i staramy się o to, aby ten rejon miasta, to nasze osiedle, po prostu zapewniało możliwie jak najlepsze warunki życia i wypoczynku mieszkańców. Wiadomo, centrum ma nieco inne funkcje, inne przeznaczenie, ale każdy chciałby, aby warunki dla niego, dla jego dzieci były do życia jak najlepsze. W tej chwili stoimy przed budynkiem przedszkola, które jest nieczynne, ale jak Państwo pewnie wiecie, doprowadziliśmy do tego, że w budżecie na ten rok jest zapisana inwestycja nie tylko budowy przedszkola, ale budynku wielofunkcyjnego, w którym będą spełnione inne jeszcze potrzeby, bardzo często i ciągle zgłaszane przez mieszkańców, o których powie moja koleżanka. Dziękuję. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Chciałam parę słów powiedzieć na temat przedszkola, które no nie widnieje, bo jest zasłonięte, ale o którym Państwo dobrze wiedzą. Przedszkole od kilku lat jest nieczynne i przyczyną były po prostu decyzja ekspertów, którzy obawiali się o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, gdyż groziła tutaj katastrofa budowlana. Dzieci zostały przeniesione do szkoły numer 1, gdzie stworzono im maksymalnie dobre warunki bytowania, jakkolwiek nie na tyle doskonałe, żeby spełniały po prostu wymogi przedszkola integracyjnego, bo jest to przedszkole integracyjne. Tam jest kwestia wąskich klatek schodowych, jest niemożność zainstalowania windy, w związku z czym bardzo taką palącą potrzebą jest, aby to przedszkole, które do tej pory funkcjonowało, przywrócić do użyteczności. Jak Państwo wiedzą, przedszkole to zostanie odbudowane, decyzja została już podjęta i będzie to budynek wielofunkcyjny. Oprócz przedszkola, jak mówił mój przedmówca, będzie tutaj przychodnia lekarska, rzecz bardzo istotna dla tego osiedla, ponieważ ta, która w tej chwili istnieje, no trudno ją po pierwsze nazwać przychodnią. Jest to prowizoryczne pomieszczenie w bloku mieszkalnym i funkcjonuje dzięki życzliwości sanepidu, który po prostu pozwala na
funkcjonowanie jeszcze tej przychodni. Jakkolwiek nadejdzie dzień, kiedy ona zostanie po prostu zamknięta, no bo nie spełni tych wymaganych warunków. Chcemy także, żeby w tym przedszkolu, w tym budynku znalazło się miejsce dla seniorów, a więc coś w rodzaju klubu seniora, na wzór tego, który istnieje na osiedlu Windakiewicza i jak po prostu praktyka już wykazała, cieszy się dużym zainteresowaniem. Także sądzę, że jeżeli tutaj takie miejsce powstanie, będzie równie cieszyło się dużym powodzeniem. No mam nadzieję, że stanie się to dość szybko, ponieważ takie podjęliśmy zobowiązanie, że do 3 lat ten obiekt ma powstać. Tu jest jeszcze jedna kwestia obawy mieszkańców mieszkających w tych blokach, którzy boją się po prostu tej inwestycji, tych jeżdżących tutaj samochodów i tak dalej. No ale proszę Państwa, no to są uroki mieszkania w bloku. Ja też mieszkam w bloku numer 10 i całą budowę będę miała dosłownie w zasięgu ręki, naprzeciwko okien. No ale miejmy nadzieję, że po tych po prostu niezbyt przyjemnych kilku miesiącach, bo mam nadzieję, że dłużej to nie potrwa, będziemy się mogli cieszyć naprawdę pięknym obiektem i służącym mieszkańcom tego osiedla. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, do tej pory pełniłam 5-letnią kadencję radnej. Podczas tej kadencji rozmawiałam z wieloma mieszkańcami tego osiedla i osiedli obok. Przekazali wiele propozycji i możliwości wykonania zarówno na osiedlu Niepodległości, jak i na osiedlu Kolanowa czy Windakiewicza. Myślę, że wybrałam takie najbardziej możliwe do zrealizowania, czyli w osiedlu Kolanowskim jest piękna świetlica, ale niestety bardzo zaniedbana wewnątrz i strażacy nie mają pomieszczenia, tak zwanego pomieszczenia socjalnego, gdzie mogliby się przebierać na akcję. Zawsze interesowały mnie place zabaw i nadal chcę kontynuować ich rozbudowę i doposażanie. Ulica Kolanowska, w Kolanowie buduje się bardzo dużo obecnie domów. No, ulica jest troszkę przesilona. Być może, że udałoby się w którymś momencie jakiś bypass zrobić, aby troszeczkę ten ruch zmniejszyć. Brak jest również na ulicy Wyspiańskiego chodnika i na to zwracali mi mieszkańcy uwagę. Jest to bardzo często uczęszczana droga i mało bezpieczna. I to, co najbardziej mnie też boli jako babcia jeżdżąca wózkiem, mianowicie podjazdy na wózki i to dziecięce, czy wózki inwalidzkie, niestety są albo źle wybudowane, albo są za wąskie. W każdym razie wjazd na takie podjazdy graniczy z cudem. To jest takie to minimum, które wydaje mi się, że przez kolejny okres moglibyśmy zrealizować. No, moja córka mieszkająca na osiedlu ma również wspaniałego pieska. Narzeka zawsze na to, że jednak trzeba chodzić z tymi pieskami bardzo daleko, no, zbierać nieczystości. Fajnie byłoby, gdyby tak jak w pobliskich gminach, jak na przykład w Niepołomicach, zaistniał jakiś wybieg, gdzie zwierzęta mogłyby przebywać. Myślę, że to, o czym powiedziałam, będę się starała z całych sił realizować. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Krystyna Śliwa, jestem kandydatem do Rady Miasta z okręgu numer 2. Jako mieszkanka osiedla Dołuszyce widzę wielką potrzebę rozbudowy i wykonania remontu świetlicy osiedlowej. Świetlica ta będzie miejscem spotkań dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Będziemy tam organizować wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne. Na terenie naszego osiedla również należy wykonać modernizację istniejących ulic, przede wszystkim zrobić odwodnienie i wybudować chodniki. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Wróbel Kazimierz. Ostatnio radny Rady Miasta. Przez kilka kadencji pielęgnowałem, byłem w zarządzie osiedla tegoż naszego Widakiewicza. Chcę podkreślić, że głęboko na sercu leży mi obecnie sprawa monitoringu osiedla jako takiego. Bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo całej infrastruktury osiedlowej, to wszystko, na co są wydawane potężne środki z Urzędu Miasta, jednak musi być zachowane. To nie możemy pozwolić na to, żeby pewna grupa zniszczyła ten cały nasz dorobek. Chodzi mi głównie, mam na myśli monitoring osiedla Windakiewicza, osiedla Niepodległości. Chodzi o to, że po prostu są sytuacje, w których, zwłaszcza po weekendach, jest to ogromne, wielkie spustoszenie. Nie możemy do tego dopuścić. Są na to wydawane setki tysięcy. Zwłaszcza jeśli chodzi o osiedle nasze Windakiewicza, wyraźnie widzimy to działanie na przykładzie ogrodzenia cmentarza Świętej Rozalii, którą tym cmentarzem się opiekuje. No, zniszczone ogrodzenie, zniszczone słupki i tak dalej. Drugim nadrzędnym moim zadaniem jest, mimo wielu kłopotów i trudności, jednak doprowadzić do powiększenia obecnej świetlicy dla seniora, którą nazwaliśmy, udało mi się to oczywiście po wielu, wielu niestrudzonych walkach załatwić, świetlica Świętej Rozalii. Oczywiście drzwi otwarte nie tylko dla osiedla Windakiewicza, nie tylko dla Niepodległości. Obecnie są sytuacje, że przy ciekawych zagadnieniach, ciekawych spotkaniach, ciekawych odczytach musimy zapraszać połowę osób, które po prostu mają potem pretensje, no bo 47 metrów kwadratowych na takie spotkania, gdzie mielibyśmy przykładowo 80 i 90 osób, to stanowczo za mało. I oczywiście dalej będę niestrudzenie działał na rzecz poprawy, na przykład dostępu do tejże świetlicy dla ludzi niepełnosprawnych. Już mam plan, wiem jak to poprowadzić. Przy niewielkich środkach jest to możliwe, że osoby niepełnosprawne prosto z autobusu mogą dotrzeć do naszej świetlicy. Moją zasadą naczelną jest to, że ktoś powie, no można się z tego pośmiać. Jeśli nie uda ci się załatwić coś, jeśli wejdziesz drzwiami, wejdź oknem. I przez te lata, przez te kilkanaście lat, którym służę mieszkańcom, nie tylko naszego osiedla, będę dalej robił wszystko, słuchał głosu mieszkańców, wykonywał te sprawy, które są naprawdę dla nich istotne, niezbędne. No, ostatnio to, co na przykład mi się udało, zmienić całkowicie osiedle, oświetlenie na osiedlu. Do tej pory były stare, pamiętające lata 60. lampy, które raczej paliły, a nie świeciły. Obecnie osiedle, jak jeden z mieszkańców mówi, no to jest coś pięknego. Przypomina mi to, jak jestem na lotnisku w Balicach. Oszczędnie i dokładnie i lepiej. Także jeśli taka będzie wola mieszkańców i zdołają mi zaufać, jestem dalej do ich dyspozycji i będę dalej pracował na ich życzenie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nie ma z nami jeszcze dwojga radnych, pani Joanny Mistygacz i pana Grzegorza Pałkowskiego. Jednemu sprawy zdrowotne, drugiemu wyjazd służbowy przeszkodził w tej obecności, ale na pewno będą również aktywnie włączali się w naszą kampanię wyborczą. Tu jeszcze mi koledzy podpowiedzieli w trakcie wystąpień, że w tegorocznym budżecie miasta na tereny
osiedla Niepodległości i przyległych dzielnic przeznaczone aż 1,5 miliona złotych, co wskazuje, że te potrzeby są zauważalne i są też artykułowane w postaci budżetu. Chciałem Państwu ślicznie podziękować i zaprosić na ostatnie kolejne z naszych tych spotkań osiedlowych. One będzie miało miejsce w poniedziałek o godzinie 16:30. Miejsca Państwu jeszcze w tym momencie nie ujawnię, ale drogą mailową na pewno Państwa zaproszę. Natomiast godzina już się nie zmieni, to będzie godzina 16:30. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia w poniedziałek. No i przy okazji dobrego weekendu Państwu życzę. Dziękuję bardzo.